Moi drodzy, witajcie, jedziemy dalej. Anielskie rekolekcje za hukiem trwają, czyli jeździmy w różne miejsca, w różnych ważnych sprawach i przy okazji rozmawiamy z aniołami i o aniołach. No właśnie z aniołami, bo mój anioł stróż jest tu koło mnie obecny cały czas. No i teraz, kochani, trzeba byłoby powiedzieć sobie troszkę jeszcze o tej hierarchii anielskiej, bo nie mówiliśmy o niej za dużo, a to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście z tymi hierarchiami to jest tak, że my do końca nie wiemy, prawda, jak to jest. I pewnie też za bardzo nie chcę teraz nawet w to wnikać, bo się w wieczności okaże dopiero, jak to jest super, bo na pewno jest super. To czas od razu powiedzieć, jest super, będzie jeszcze lepiej i nasz umysł tylko ma taką ograniczoną zdolność wnikania w tą rzeczywistość. Ale próbujemy, bo to nas buduje, wzmacnia, nasyca i daje nam radość tego, że możemy w jakimś zakresie poznawać coś z tego nieba, w którym kiedyś, mam nadzieję, będziemy wszyscy wspólnie z naszymi aniołami uczestniczyć. No i moi drodzy, co z tą hierarchią? Otóż powiedzieliśmy sobie, że ona jest gdyby spowodowana przez dwa fakty. Po pierwsze, że aniołowie różnią się od siebie w swoich zdolnościach poznawczych, czyli ponieważ jedni poznają Boga pełniej i lepiej, drudzy trochę w mniejszym stopniu, no tutaj ich poznanie układa się hierarchicznie, ale ten stopień poznania Boga, czy zakres, czy prostota, czy siła, zdolność poznawcza aniołów jest rekompensowana tym, że oni przekazują sobie też tą wiedzę w postaci tak zwanego oświecania. Notabene złe duchy tego nie mają, nie oświecają się, bo oświecanie jest dziełem miłości, przekazywaniem wiedzy, dopełnianiem wiedzy tych niższych przez wyższe. I to jest dzieło miłości, a złe duchy miłości nie mają. One generalnie mają kiepską, tak? Nieważne na razie. W każdym razie poprzez to oświecanie przekazują sobie tą wiedzę i hierarchia anielska jak gdyby zbudowana w tym słowie jest z tego powodu właśnie, że z jednej strony zdolności naturalne, zdolności poznawcze aniołów ją tak tworzą, tak powodują właśnie. Z drugiej strony to przekazywanie, to rozlewanie się Bożego Światła przez umysły anielskie z wyższych na niższe. I trzecie, konkretne zadania. Tak, teologia wyznacza aniołom konkretne zadania, albo właściwie inaczej powiedziałbym, odczytuje pewne zadania, które aniołowie mają, które Pan Bóg im przypisuje. I te zadania również łączą się z hierarchią anielską. I dzisiaj, moi drodzy, o anielskich chórach troszkę. I zacznijmy sobie, albo właściwie tak zwanych hierarchiach, bo jest taki podział, który się utrwalił w nauczaniu Kościoła. To jest podział, który ma swoje korzenie, ma swoje podstawy biblijne, bo już i święty Paweł pisze o pewnych takich podziałach wśród aniołów i jednocześnie w Starym Testamencie znajdziemy już takie nazwy pewnych chórów anielskich, na przykład cherubiny, serafiny, trony, prawda? Dzisiaj o nich troszkę powiemy. No i wreszcie cała teologia, tradycja, filozofia Kościoła, święty Grzegorz, pseudo-Dionizio Areopagita, Tomasz z Akwinu, znany nam oczywiście, z którym się cały czas tutaj kolegujemy w naszych rekolekcjach. I wielu innych też mistyków świętych pozwoliło ostatecznie w jakimś zakresie wypracować troszkę taką hierarchię anielską. Oczywiście wypracować ją tak umownie, bo do końca to tak nie wiemy, jak to jest, czy faktycznie tak to jest. W wieczności się przekonamy, a mój anioł stróż nie chce mi do końca tego zdradzić. Przekonuje mnie, że muszę być cierpliwy, uzbroić się w cierpliwość, żebym zobaczył, jak to będzie dopiero w oryginale. Ufam mu, że będzie super, tak? Zresztą nie tylko jemu, całemu Kościołowi, nauczaniu i teologii, w ogóle. Dobrze, moi drodzy, i co z tym pierwszym chórem, bo te chóry anielskie, właściwie hierarchie anielskie podzielone są na trzy chóry. Mamy trzy hierarchie, czy takie można powiedzieć duże grupy, zbiory aniołów, tak? I te hierarchie podzielone są na chóry. Czyli na trzy chóry każda hierarchia, czyli mamy trzy razy po trzy, czyli dziewięć chórów, tak? Trzy hierarchie po trzy chóry anielskie. Zacznijmy od góry, czyli od tych, którzy stoją najbliżej Bożego oblicza, czyli tacy, którzy są, można powiedzieć, w takiej ogromnej bliskości z Bogiem, czyli najwyżsi, tak, spośród aniołów. I tutaj teologia wyróżni nam takie trzy chóry anielskie w tej pierwszej hierarchii. Serafini, cherubini i trony. Trzy właśnie chóry anielskie. Serafini, czyli rozpaleni miłością, ich takim przymiotem, przez który czytają Bożą tajemnicę, Bożą majestat, Bożą chwałę, jest miłość. Oni jak gdyby widzą Boga, czy widzą Bożą istotę, oglądają Bożą istotę w świetle Bożej chwały przez pryzmat tego przymiotu, którym jest miłość, tak? A więc rozpaleni miłością serafini stoją przed tronem Boga i nieustannie wpatrują się w Jego oblicze, jak gdyby poprzez, czy czytają Boga, chłoną Jego tajemnicę przez ten przymiot, jakim jest miłość.
dalej cherubini. I tutaj tradycja, czy kościoła, czy teologia przypisuje im z kolei tą taką szczególną wartość, czy zdolność mądrości, czyli oni są takimi, można powiedzieć, nosicielami Bożej mądrości, albo inaczej, przez pryzmat tego przymiotu Bożego, jakim jest mądrość, wnikają, czytają, chłoną, tak, jednoczą się z Bożą naturą, z Bożą tajemnicą. I trzeci chór w tej hierarchii to będą trony. Trony z kolei, ci, na których można powiedzieć, spoczywa Boża chwała. Piękny taki obraz z ksiąg prorockich Starego Testamentu. Trony z kolei to byliby ci aniołowie, którzy jakby symbolizują obecnie Bożą władzę, Bożą sprawiedliwość, albo też właśnie przez ten przymiot sprawiedliwości, władzy czytają Bożą tajemnicę, przeżywają Boga, jednoczą się z Bogiem. Tak by wyglądała ta pierwsza hierarchia. I warto, moi drodzy, warto się z tymi aniołami w taki sposób kolegować, warto się do nich modlić, warto ich prosić o większą miłość, o rozpalenie miłości serafinów, warto ich prosić o pobudzenie mądrości, tak, cherubinów, i warto ich prosić także o takiego rozpalenie ducha gorliwości, sprawiedliwości, tak, czyli właśnie trony, albo też prosić o to, żebyśmy byli takimi tronami dla Bożej chwały. Amen. Że szykujesz to moje, wiesz, ten mój pałac dla mnie tam w niebie. No tak, liczę sobie na to bardzo. Naszykowane już wszystko jest. Aha, super. No, piękna sprawa. A powiedz mi, może bym tak mógł trochę poczuć z tego klimatu, tak, wiesz, bo tam, no, pewnie jakoś muzyka, chwała Boża, światło. Co? Niebo to nie dezodorant, żeby go czuć? No, ale ty wiesz, przepraszam cię bardzo, to nie było miłe.